Mam w domu telewizor i trochę znam się na polityce. Wydaje mi się, że każda partia polityczna dąży do tego, żeby przejąć władzę. PO prawdopodobnie też tego pragnie. Mówię prawdopodobnie, bo tak powiedzmy nie widzę wiele aspektów, które by o tym świadczyły. Wykorzystujemy owszem potknięcia PiS-u i je potem upubliczniamy, ale to jest mało. Nie umiemy na przykład przeciwstawić się wszechobecnemu kłamstwu smoleńskiemu. To by były te kwestie. Druga sprawa, powiedzmy, no nie prezentujemy jakiegoś programu, bo program antypis to jest troszeczkę mało. Targanie się z PiS-em na populizm jest bez sensu, bo oni są w stanie nas wszystkich przebić. Natomiast powiedzmy, też nie mamy jakiegoś programu, który by traktował o jakimś rozwoju, o jakimś powiedzmy racjonalnym rozwoju i powiedzmy pozwalał na późniejsze konsumowanie jakichś dóbr, które się powiedzmy w międzyczasie wytworzy. Ale najgorszą rzeczą, która tutaj powiedzmy mnie nurtuje, to są takie kwestie czysto wizerunkowe. Otóż wszyscy pamiętają, jak przyjechał tutaj do Polski na zaproszenie, oczywiście w cudzysłowie, Donald Tusk, jak nam słupki podskoczyły. Mamy w tym momencie lidera Grzegorza Schetynę, który jak mówi w tym telewizorze, który posiadam w domu, no to mi włosy wszystkie, których nie mam już dużo, dęba stają. Jestem powiedzmy no zrozpaczony, że mamy takiego powiedzmy tutaj lidera w tym wszystkim. Lider powinien mieć jakąś charyzmę. Pytanie takie do pana, jako do przedstawiciela elity Platformy. Szeregowy człowiek. Ja też jestem szeregowy. Takie pytanie. Czy uważa pan, że znajdzie się kiedyś osoba, która powie Grzegorzowi Schetynie, że no, nie ma tych walorów, które by go predysponowały do bycia. Nie zgadzam się z panem. No, dlatego tu rozmawiamy. Do bycia takim powiedzmy liderem, czy powiedzmy no, przedstawicielem partii na zewnątrz, która może pociągnąć tą partię do zwycięstwa w przyszłych wyborach. Ja myślę, że trzeba oceniać przywództwo po wynikach. Wybory lokalne we mnie przywróciły wiarę w możliwość zwycięstwa. Powiem panu dlaczego. Bo się okazało, że PiS to nie żaden suweren, tylko 1/3 suwerena. I że jeżeli na 107 miast i miasteczek PiS wygrywa 6, to we mnie przywraca wiarę w to, że Polacy nie zwariowali. Że większość Polaków nie życzy sobie tej szarży ideologicznej. Że większość Polaków chce normalnego rozwoju, chce Europy, chce państwa, które jest laickie i parę innych rzeczy. I ja uważam, że pozycję wyjściową do wyborów europejskich i parlamentarnych mamy całkiem niezłą. Oczywiście nie można wykluczyć niekompetencji politycznej jako motoru historii. Ale tu akurat bym Schetyny absolutnie nie obwiniał. Schetyna przemawia tym ludziom do rozsądku. Wie pan, gdzie być może się rozstrzygną wybory parlamentarne? Na lewicy. Jak pójdą znowu jako 4 komitety, no to będziemy mieli powtórkę z poprzednich wyborów. Przecież 15% głosów się zmarnowało. A Schetyna jest tutaj bardzo pozytywnym, doświadczonym politykiem, który te ich ega tam masuje, który przemawia im do rozsądku. I trzeba za niego trzymać kciuki, a nie na nim psy wieszać.